Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Taumaturge. Jesteśmy sobie w gabinecie ojczulka naszego, gdzie w sumie nie wiem do końca, co badamy nawet, szczerze mówiąc. Ciężko powiedzieć w gruncie rzeczy. Tak, chciałabym wpierw porozmawiać z Upyrem, który tutaj się pojawił. Zagadaj. How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The lone shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Ciekawe, horyzont wspomnień, otrzymujesz zadanie. Horyzont wspomnień, to jest zadanie limitowane, tak? Szansa na ukończenie tego zadania kiedyś przeminie. No właśnie, to jest czasowe. Warszawa w mojej pamięci to dzień, w którym zginął Mieszko Secemin, powiślański lichwiarz. Dobra, to w takim razie się udamy, myślę, do pana lichwiarza. Horyzont wspomnień, zadanie limitowane. Dobra, później posłuchaj, mamy tutaj możliwość. Fryderyk Chopin, Nocturne bemol op 9, nie jestem do końca pewna, co znaczy op. I tam było, nie wiem co jeszcze. Co tutaj mamy, przeczytaj. Testament Stanisława. To chyba jest to samo, co właśnie czytał ten. Jeśli chcecie, przeczytajcie sobie akurat... Było na jej temat mówione, więc ja jej nie będę drugi raz czytała. Zbadaj. Kolekcja książek o okultyzmie. Wśród tytułów Pseudomonarchia, Demonum, Lemegeton czy Picatrix. Grimoire historycznych okultystów kipią od ojcowskiej dociekliwości. Zniszczone karty pełne dopisków na marginesach noszą ślady z częstego czytania. Ojciec z bijącym z ekscytacji sercem zgłębiał demonologiczne tajemnice, poszerzając tym samym swoje horyzonty. Ślad pewny. No dobra. Liścik. Ludzkie serca warte więcej niż wszystkie bogactwa doczesnego świata. Dziś wieczór SR. O! Ciekawe, Ligia może wiedzieć o tajemniczej SR. Liścik zaadresowany do ojca, podpisany inicjałami SR. Wiadomość jest jedynie pozornie lakoniczna. W istocie pociągnięciu pióra towarzyszyło przyspieszone bicie serca, kierowane powściąganą życzliwością do adresata. Atrament przesiągnięty jest szczególną troską i ciepłem, które wniknęły we włókna papieru. Ślad znajomy, tajemnicza kobieta. Okej. Tu mamy kolejną rzecz. Książki o kulturach antycznych. Książki w twardych, skórzanych oprawach z licznymi zakładkami. Ojciec wartował raz po raz pożółkłe stronice, wczytywał się wciąż w te same słowa, usiłując wyłuskać z nich jakieś znaczenie. Powtarzał jak mantrę słowa o poświęceniu i konieczności ofiary, zatrzaskując jeden z tomów i sięgając po kolejny. Co to wszystko znaczy? Świat pewny, Stanisław. Tutaj kolejna rzecz. Walizka. Skórzana walizka nosząca na sobie ślady wielu podróży. Na walizce osadziły się ziarna piasku w pustyni z podróży ojca do Afryki. Odstawiał ją na miejsce, snując plany na kolejne wojaże w nieznane rejony świata materialnego, poszukując tego, co ukryte za zasłoną rzeczywistości. Fajnie. Maska rytualna. Drewniana maska przedstawiająca oblicze Salutora, znanego jako Szurale. Demoniczne oblicze obleczone jest nadzieją, która jako pierwsza do niego przywarła i satysfakcją, która przyszła niedługo potem. Wygląda na to, że ojciec związał z Szurale plany, które ostatecznie udało mu się zrealizować. Wyciągnij wniosek. Poszukiwanie ojca. Myśli ojca zajęte były w ostatnim czasie wręcz obsesyjnym poszukiwaniem wiedzy. Związane jest to z czymś znacznie większym niż jego zwyczajową ciekawością świata, z której go pamiętam. Szukał czegoś, polował na solutory, zgłębiał tajemnice wszystkiego, co taumaturgii pokrewne. Nie wiem tylko jeszcze, dokąd go to zaprowadziło. No dobra. Czy coś sobie jeszcze wypstrykam? Pewnie nie. Zapytaj Ligię o tajemniczą SR. No dobra, w takim razie, to skoro to i tak mamy chyba po drodze, bo w tym domu, to udamy się wobec tego do Ligi. Co my tutaj mamy? Coś do przeczytania. Nie zauważam tego? Nadpalony list. Moja miłość do ciebie płonie, nie pozwalając mi jeść, nie pozwalając mi spać, nie pozwalając mi żyć. Ligio, błagam, ukróć mą agonię, zgódź się zostać moją. Okej. Nie zauważyłam tego wcześniej kompletnie.
Ale przynajmniej teraz zauważyłam, co nie. Tutaj mamy do otworzenia drzwi i toalet z prawą. Dobra, schodzimy na parter wobec tego. O, ktoś dzwoni. Odbierz w takim razie telefon. Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Zaiste. Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. Co, ty pierwszy raz z telefonu dzwonisz? Zapytaj, czemu dzwoni, a czemu by nie. Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me. Okay, dzięki. I'm by the cemetery. What number is it? A, Powązkowska. Yes, yes. No dobra. Powązkowska Street. Number 7 by cemetery. Powązkowska. Okay. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. Dobra. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? No dobra. W Gruzji takich nie mają, co? Aktualizujesz dziennik, oswojenie ciemności. Kolejne zadanie, które mam chwilowe, zdaje się, czekajcie. Oswojenie ciemności, odwiedź Rasputina, tak? To jest zadania głównego, widzę. Wiecie co? Może właśnie udamy się... Plac zielony. Aha, a tutaj jest ogród. Może właśnie się udamy na chwilę obecną... zrobić to zadanie poboczne, tylko że... Czy ja mogę... O, w ten sposób. Dobra. Odwiedź starą siedzibę lichwiarza. I to jest z Powiśla, tylko że gdzie to będzie? Chyba najszybszą drogę mi pokazuje, prawda? Tak mi się wydaje. No. Tak więc weź dorożkę, skoro już tak. Bo ja wiem, że one są faktycznie ograniczone czasowo. Powiśle, no dobra. Czy chcesz udać się w wybrane miejsce? W ogóle czekajcie, bo widzę, że mamy opisy tutaj dzielnic. Stukot dorożek, śródmieście północne, stukot dorożek, tramwajów i zgiełk tłumu, lecz tuż obok przytulna zieloność skwerów i cisza. We światy nie dom i dom jednocześnie, krawiec. Śródmieście południowe, nawołujący gazeciarze, uprzejmy uśmiech sąsiada, pączki w kawiarni. Sympatyczne europejskie miasto? Nie z tymi podwójnymi szyldami i patrolami. Aha, no tak, a propos tego, że jest okupacja. Powązki, pęd cywilizacji, sukces pomnażaniu kapitału. Marmurowe anioły uśmiechają się kpiąco, obserwując to zza cmentarnej bramy. Goli broda tam jest. Powiśle, sterty odpadków również tych ludzkich. Kobiety upadłe kuszą przechodniów swoimi wymizerowanymi ciałami. Okna łatane są łachmanami. Tam się też chcemy udać w tym momencie. Na Powiśle. O Jezus Maria, co mi tak przycinało w ekranie wczytywania? Okej, okay, jak to zwykle bywa, musi się załadować wpierw. Tu jest ta mgła, chuligaństwo się zalęgło. Ej, proszę tak nam nie mówić. Możliwe jest to, że w tym momencie w ogóle nie damy rady starej siedziby odwiedzić lichwiarza, z uwagi na to, że jakby nie było jest noc właśnie. Tu widzę, że jest coś zablokowanego. Może później tutaj się udamy, na przykład, nie wiem, w związku z misją główną, ale w tym momencie nie jest to aż takie ważne. Próbuję sobie coś wypstrykać intrygującego, chociaż jednocześnie trochę wątpię, żeby mi się udało. No dzień dobry. O, tutaj mogę coś widzę. Bar Księżycówka. Coś tutaj jest w ogóle, co mogę zbadać przy okazji. Z tego, co widzę. O, tutaj. Zbadaj. Afisz z ogłoszeniem. Poszukiwani świadkowie. Każdemu, kto udzieli informacji na temat miejsca i organizatorów nielegalnych walk na pięści w naszym mieście, pomoże w ujęciu braci znanych jako Zupa i Kaprawy Wacław, zostanie wypłacona nagroda 50 rubli. Zgłoszenia na każdym warszawskim komisariacie. Okej, okay, otrzymujesz zadanie. Afisz z ogłoszeniem. Ogłoszenie z fragmentami zapisanymi czerwoną czcionką. Policja jest ewidentnie zdesperowana. Poszukuje organizatorów nielegalnych walk oraz ich uczestników. A szczególnie braci zwanych pod pseudonimami Zupa i Kaprawy Wacław. No dobra. Zadanie poboczne to też widzę. Sekretna mordownia.
Jezus Maria, już tak z miejsca dostaje zadania czasowe. Bar księżycówka. W sumie jestem ciekawa. Wejdźmy do baru w takim razie. No witam państwa. Good evening. Is this a bad time? It is a bad place, fancy boy. It is for the locals. I got it. I'll see myself out. Aha, czyli póki co nie mogę ja tutaj być, tak? No dobra, chyba że bar księżycówka nie dadzą mi tam być. Bu, przeczytaj. Przyjmuję pończochy do nadrabiania. Wspólna numer 65, mieszkanie 26. Dobra, w takim razie dostaliśmy tutaj ogłoszenie. Do baru wejść nie wejdę, bo... aha, widzę, że w tym kierunku jakoś powinnam iść. Nie było mnie jeszcze na drugiej stronie powiśla. O, tutaj coś jest. Szmalcem ciekniesz, ludzi kusisz. Aha. Raport policyjny. 3 września 1905 roku, dzielnica Śródmieście. Raport. O godzinie 11 wieczorem rozpocząłem obchód od ulicy Grzybowskiej. Brama przy Grzybowskiej 10 była niezamknięta, o czym powiadomiłem dozorcę. O północy na skrzyżowaniu z Królewską i Marszałkowską zobaczyłem grupę cyganów, którzy chcieli rozbić namiot przy skwerze. Nakazałem im opuścić to miejsce. Udali się w stronę Powiśla. Dalszy obchód bez incydentów. Michał Gorzkowski. Oczywiście, że kolejne zadanie. Raport policyjny. O Jezu, zniknął mi spostrzeżenie. Sorry, wielkie. Jeśli chcecie, to sobie przeczytajcie właśnie, czego dotyczyło to spostrzeżenie. Chryste, panie, nie umiem mówić. Wiecie co? Jednak olać te zadania. Póki co chyba o swojej ciemności, co po nas pozostanie. Nie wiem, czy chcę w tym momencie, szczerze mówiąc. No Powiśle ewidentnie. Nie, no dobra, wiecie co, spróbujemy zrobić to, co możemy. Przy okazji ja bym chciała właśnie zwiedzić to Powiśle, skoro już mogę, skoro jestem tutaj. Tutaj przechodziłam? Nie. Ale tutaj widzę, że mamy właśnie jakiś kolejny ślad, zbadaj. Opakowanie po gazie aptecznej, gaza higroskopilna, sterylizowana. Porzucone puste opakowanie po opatrunku, adrenalina pulsuje w żyłach i zagłusza niepokój obrata. Krew miesza się z pyłem, purpura na skórze tężeje po dotknięciu lodu. Mocny ucisk na ranie jest jak zapewnienie, że jest tuż obok. Gdy są razem, nie ma na nich mocnych. Dziś znów sięgną po zwycięstwo i nagrodę. Jak mniemam, to jest o tych braciach, tak? Właśnie mamy kolejne dwa punkty taumaturgii, więc sobie ulepszymy w takim razie wymiar czynu. Rozwiń. Skoro już mamy możliwość. Nie zauważyłam tego wcześniej, szczerze, w sensie tyle nie zauważyłam, co zapomniałam już o tym, że właśnie było. Tutaj jest już mgła, czyli nie pójdę dalej. Okej. Okay. Wszystko wypstrykam. Co my tu mamy? Przeczytaj. Lombard, skup, sprzedaż, wymiana, pożyczki, podzestaw wszystkiego. Zapraszamy od świtu do zmierzchu. Czyli w tym momencie jest zamknięte, ale widzę, że tutaj będę się mogła wzbogacić najwyraźniej. Fajnie. Co my tutaj mamy? Jeszcze są rzeczy. A, mogę zaczekać w ogóle na dzień, tak? Zbadaj. Ulotka bracia. 11 to godzinny czas pracy, zabija nas dzień po 11... A, 11-godzinny! Boże! Nie umiem czytać. Zaczekaj. Dobra, nie będę czekała, bo trochę to kontrproduktywne, jak mnie mam. Dobra, zobaczmy tutaj. Przeczytaj. Ogłoszenie społeczne. Picie spirytusu powoduje śmierć. Wódka przyczyną nędzy. Prostytucja rozsiewa choroby weneryczne. Wybierz zdrowie. Stosuj mydło. Okej. Tamtą ulotkę już czytaliśmy, dlatego w ogóle jej nie czytałam a propos tych godzin pracy. Albo raczej strajku na temat godzin pracy. Dobra, z tej strony nie wiem, czy byłam, szczerze mówiąc. Chyba nie. Ale cholera wie. Wydaje mi się, że mnie tu nie było, ale jak mówię, cholera wie. Tutaj nie mogę wejść, bo... Jezus Maria, jakie to Powiśle jest rozległe. Przysięgam. Jak tu się chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. A, tutaj już byłam od drugiej strony, okej? Okay? To lecimy tędy. Matko Boska, autentycznie to Powiśle jest tak rozległe. O, dzień dobry. Witam.
rana. Morana. Hello. Ciekawe. Let's see what brought you here. I felt something. Where is it? Wizja na brzegu. Na jednej z plaż po Wiśle ukazała mi się upiorna kobieta w przemoczonej halce, stojąca po kostki w wodzie. Morana. Poczułem, jak wzrok bogini śmierci i nowego początku mrozi mi krew w żyłach. Chcę dowiedzieć się o niej więcej. Tak, natomiast ja bym chciała coś na szybko zobaczyć. Morana. Z wymiaru słow... Nie, umysłu, przepraszam. Ale to jest jakiś dalszy salutor, z tego co widzę, w sensie po sylwetce. To też jest interesujące, bo brakuje mi jeszcze pierwszego. Nieważne. Póki co, jak mówię, nieważne. Póki co sobie bym chciała... Tutaj widzę, że coś będzie. Chyba. No, tutaj. Dobra. Wygaszone świece. Spopielone knoty zapalono niedawno ku czyjejś pamięci. Wraz ze smuszką dymu unoszą się w niebo wątpliwości i brak wiary, sens oddawania czci zmarłemu. Nie ma tu żałoby, tylko czysta rezygnacja. No okej. Tutaj też coś jest. Tu, nie? Na obrazie właśnie. Sztaluga. Rozpoczęty obraz zdaje się przedstawiać ciało leżące na brzegu rzeki. Poprzez rdzawe plamy i ostre kontury przebija idea, która przyświeca każdemu pociągnięciu pędzla. Ludzkie serce warte jest tyle, co słowa poety zapisane na piasku. Mamy tutaj Kajetan, tak? Zagadaj w takim razie. Move a little to the left, will you? Tam jest ciało kobiety, tak? My view. What are you doing here? Drawing an illustration for a newspaper? For myself, as a local artist. I'm Kajetan. Do you specialize in still lives? Yes. You might say that. Here in Powiśle nothing interesting's ever happened. But there you go. Murders with an artistic twist. Very inspiring material. Malarz zwłok, miły, ale nieco dziwny człowiek. Wydaje się całkowicie obojętny na sprawy zaprzątające myśli przeciętnego człowieka. Jedyne, co go ekscytuje, to malowanie ofiar morderstw. Powiśle doesn't seem like a pleasant place to live. Is life itself pleasant? I don't think so. Even those mutilated bodies. They have no eyes. As if the murderer tried to say there's nothing to see here. Okay. So you're saying that nothing matters? Exactly. Once misfortune brought me to this river. I wanted to end my life. But the river wouldn't have me and threw me back on the bank. I decided to stay around. Samozamachowiec. Kajetan wyznał mi bez żadnych ogródek, że kiedyś targnął się na swoje życie i skoczył do rzeki, ale ta go nie chciała. What exactly do you paint? Dead bodies. Aha. Someone might say the dead deserve respect. I'm saying that both life and death are meaningless. You are blocking my view. No dobra, idę sobie now. W takim razie. Skoro tak, co my tu jeszcze możemy mieć? O! Please, step back. This is a crime scene. I can see that. Am I wrong? Or does the deceased have no eyes? Yeah, no eyes, all right. And why would there be? He's the fisherman's sixth victim. Co za rybak? Hey, Rogulski, cut the chit-chat. And you three steps back. Go on! Rybak. Na Powiślu grasuje rybak. Morderca porzucający swoje ofiary na brzegu rzeki, wypatroszony niczym ryby. Is the fisherman some local criminal? Get out of here while I'm still asking nicely. Easy, I'm going now. I don't want to bother you. Just what I need. A fucking throng of onlookers. Subtelna nić myśli rozmówcy. Warto nią podążyć, tak? Ale dokąd mogę z tobą pogadać? Ej, aż jestem ciekawa, o kiego chodzi? Nie wiem.
A to było w ogóle z jakiego wymiaru? Nie, to nie było w ogóle z żadnego wymiaru, co nie? Czekajcie, aż jestem ciekawa. Sztuka umierania, miejskie tajemnice. Noc wróżb, rozejrzy się po powierzchni, sekretna ta. Mociu, panie. Czekajcie, weźmiemy sobie. Zwiniemy. Podążaj za tropem myśli komisarza. Dobra, tylko może ja sobie pójdę, to, później to zrobię, bo jednak chcę póki co zwiedzić po Wiśle, a potem będziemy po nim chodzić w poszukiwaniu jakichś śladów. Póki co, jak powiedziałam, chcę zwiedzić przede wszystkim po Wiśle, a potem się udać do tej siedziby lichwiarza. Przynajmniej taki jest cel na póki co. Myślałam, że autentycznie to jest coś, co mogę za pomocą traumaturgii mojej zbadać. Tutaj mogę coś zbadać. Ulotka. Aha, to jest to samo. I tutaj mamy jeszcze jakiegoś wędkarza, z którym możemy pogadać. Any fish biting? It doesn't matter. What do you want? My name is Victor. I only wanted to ask what was going on here. With those damn police? They are trying to catch the fisherman. And the fisherman is doing his bit. Is it bad that they're doing the job? And what for? Did anybody call them? Anybody complain? What, do you think murder doesn't bother anyone? Like there are never any murders in Powiśle. Big deal. The river giveth and the river taketh away. Okay. We'll do fine. We don't need the police here. Who's the fisherman? The one who left the body on the beach. Stark naked, with pebbles in place of eyes, and a hook stuck in the roof of the mouth. Aye. Like a fish. That's what he always does. The police call him a serial killer. A dozen people he snuffed out like that already. The son of a gun. You sound like it doesn't bother you too much. And what should it bother me for? If he kills, he kills. We are not to judge if that's good or bad. The river giveth, and the river taketh away. Yep. And they can't catch the fisherman, even though he continues to kill. Is that right? He's smart. Shrewd. Not like those police fools. And everyone knows who he is. Huh? How so? Because. You see that guy on the beach who set up his easels in the sand and is painting? He's the fisherman. He paints all those bodies. He's always around the new ones. They even raided that hovel of his. Right, Edek? Yep. Ciekawe. And yet, he's still at large and keeps painting. So maybe he's not the fisherman after all. Sure he is. Everyone says it's him. He's a weirdo, living like a hermit in that hovel. Nothing holds any value for him. So maybe he takes people's lives just for the hell of it. Yep. Główny podejrzany, według powszechnej opinii, to osobliwy malarz Kajetan jest mordercą rybakiem. Zazwyczaj to jego widuje się jako pierwszego na miejscu zbrodni. And where is that hovel? Go along the river and behind the workshop. Am I right, Edek? Yep. Rudera. Malarz mieszka w jednej z ruder na południu Powiśle, obok warsztatu niemal tuż przy rzece. Ponoć nie tak dawno temu odwiedziła go policja. Dobra, to Thank idziemy you, sobie. Happy fishing. Yeah, right. Tak, chciałam zrobić jedno zadanie, zaplątałam się w inne, oczywiście. Coś widziałam, że się zablokowałam nagle. Ale ja i tak chcę nadal do tego lichwiarza pójść. To jest w tym momencie moim celem nadrzędnym. Tylko, że oczywiście to jest... Dekoncentruję się wieloma rzeczami naraz. Za dużo jest rzeczy do robienia, za dużo do zwiedzania. Ja się tutaj, no jak mówię, dekoncentruję, co najmniej rzecz ujmując. Dzień dobry. Coś tutaj? Nie. Szkoda. Z tej strony coś? Ktoś? Z tej strony przypadkiem ja już nie byłam? Tutaj jest zamknięte. Przejść nie mogę. Okej. Okay. O! Coś jest.
ulotka. Madame Lulu, światowej sławy mistrzyni Tarota, przyjmuje klientów o północy w gospodzie pod Barżantem na Browarskiej 8. Okej. Okay. Ulotka. Niewielkie wydruk opatrzony ilustracją przedstawiającą kobietę w cygańskim stroju. Madame Lulu przyjmuje klientów w gospodzie pod Barżantem. Dobra. Tutaj widzę, że są pijacy. Hey, you can't be here. Kajetan doesn't allow it. Kajetan? I mówisz? Don't like you, Sunny. He's got nice shoes, though. Nie oddam wam butów. What if I pay you for the tour? Kajetan pays regularly. Aha. Where does he get the money for painting and your services? What do we care? He just does. The point is, he shares. I think we can accept a donation. But I still like your shoes. No dobra, zapisano grę. Ojeju, naprawdę? No dobra, już tak. Dobra, panie, jeśli o ciebie chodzi, obaj są, się nadają. Jeśli o niego chodzi, upyr się nadaje. Czekam na moment, w którym to będzie się nadawał bukawak do każdego, bo wtedy go sobie wezmę. W ogóle czekajcie, cierpienie, zadaję obrażenia na przerwanie zaplanowanego działania wroga. Trzeba zadać skupienie. Daje 60% szans na wykonanie, na spowolnienie działań wroga, przepraszam. Nie wiem, weźmiemy sobie nieplanowany atak, weźmiemy sobie to. Zadaję obrażenia, przywracacie punkty życia, zadaję obrażenia, liberum veto. A, masz liberum veto. Co tam? Ałała. Ałała. Co im się wyświetlało? Nie mam zielonego pojęcia. Akcja, reakcja. A, bo to jest, nie wiem. A, że jest dwufazowy atak, tak? Zadawniona rana. W sumie mogę zadawnioną ranę dać. A czy ty masz jakieś... ten? Dwufazowe? Nie, nie masz, widzę. Liberum veto. Czekaj, wezmę, zaatakuję ciebie. Chociaż nie. Ten tutaj... A nie, ten tutaj też nie mogę go zaatakować w ten sposób. Krwawa pokuta. Upiornie. Upiorne te. Połowę utraconych. Obniża skupienie. Liberum veto. Krwawa pokuta. A dobra, atakuj go krwawą pokutą. Ała! No, serio? Ajś. Myślałam, że to w następnej rundzie dopiero będą ich ataki. Zaatakuj. Katusze. Umiejętność wywołuje ten stan u losowego wroga. Dobra, masz taki najlepszy sposób. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeden z nich mnie zaatakuje. Autentycznie, co to kurde jest? Czy ja powinnam coś wciskać, jak to się wyświetla? Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, w takim razie, zobaczmy. Mamy 50% szans na przerwanie. A, to sprawdźmy. Jeśli o ciebie chodzi... Właśnie na tego bym chciała, szczerze mówiąc. Działanie zaniechane, nie no. Lecimy z tym. W takim razie dobić go, czy... Wiecie co, weźmiemy, zaatakujemy jego upiornym upojeniem, żeby przywrócić sobie trochę punktów zdrowia. I lecimy. Widzę, że się nie przerwało działanie wroga zaplanowane. O Jezus Maria, ałała. O, padł był. Jej! A dobra, szybki atak bym chciała w tym momencie. I... liberum veto. Bo chcę się uwolnić od negatywnych stanów. Ałała. Ała! Typie! Dobra, akcja, reakcja. I dokończmy to. Nie wiem...
W ogóle, przepraszam bardzo, ja nie mam akurat ręki na tej, na myszce, żebym mogła sprawdzić, czy mogę to wcisnąć. Miejscowe nastroje. Rzeka daje, rzeka zabiera. Tak mówią powiślacy, z których część wpadła w apatię, a część zachowuje się ryzykownie, nie przejmując się ewentualną utratą życia. Wszystko to podchodzi pod jakieś nihilistyczne zapędy. Podejrzewam, że to Morana tak na nich działa. Rudera malarza. Może później, jak to zwykle bywa. Nadal chcę zwiedzać to miejsce, okej? Dobra, tutaj już jest mgła, to olać. Tu mamy jakąś ogłoszenie reklamowe. Pierwszorzędne dekoracje i urządzenia posiada Zakład Pogrzebowy Józefy Nowińskiej w Warszawie, ulica Targowa 16. Urządza pogrzeby od skromnej do najwspanialszych. Ceny nadal niskie. No spoko. Ajajaj. Jezus Maria, jak dużo tutaj rzeczy jest. Co to jest? Co tutaj jest? Przepraszam, ja bardzo nie mam zielonego pojęcia. O, tutaj coś jest. Lupanar. Okej. List. 23 sierpnia 1905 roku. Drogi Ignacy, dziękuję ogromnie za przysługę. Bez twojej pomocy biedny Antoś całkiem byłby zgubiony. Pytasz, co skłoniło go do tak desperackiego kroku. Zaczęło się od mocno zakrapianego wieczoru i wizyty u tarocistki, na co namówił nas Kazimierz, stary wariat. Rzecz niebywała. Madame Lulu zajrzała w karty, przepowiedziała Kazimierzowi rychłą podróż. I kilka dni później dostaje on wezwanie do swojego ojca, który potrzebuje go pilnie w Londynie. Antusiowi Madame Lulu przepowiedziała, że jeśli postawi wszystko na jedną kartę, straci swoją rodzinną fortunę. Nieszczęsny chłopak wpadł w panikę, przekonany, że Madame i tym razem trafnie spostrzegła, co kryje przyszłość. Swoją drogą, słyszałem, że nasza tarocistka wkrótce przyjedzie do Warszawy i zostanie tam miesiąc. Możesz się sam przekonać, czy jest skuteczna. Bądź w dobrym zdrowiu i do rychłego zobaczenia, Jan. Well, there we have it. List. Strony zapisane na drogim papierze, ukryte w rozdartej kopercie. Z listu wynika, że tarocistka Madame Lulu trafnie przewiduje przeszłość. Wyciągnij wniosek. Noc wróżb. O północy na ulicy Browarskiej 8 można odwiedzić słynną tarocistkę Madame Lulu, która właśnie przyjechała do Warszawy. Plotka głosi, że jej przepowiednie się sprawdzają. Okej. Okay. Wejdźmy do tutaj po prostu. Widzę, że mogę wejść sobie na piętro. Nic tutaj kompletnie nie ma z tego, co widzę. Szkoda. Naprawdę nie wiem, po kiego ja tak intensywnie zwiedzam, ale zwiedzam. Tu jest zamknięte, tutaj też jest zamknięte. I w zasadzie to wszystko. Czyli nic tu nie zrobię na chwilę obecną. Szkoda. Też szkoda mi trochę, że nie mogę przyspieszyć naszego tutaj Wiktora. Jakoś tak... Dlaczego mnie blokowało przed pójściem w stronę drzwi nagle? Ejejej. Piękne. Po prostu piękne. Dobra, tędy nie przejdę, okej. Okay. Jak mówię, trochę szkoda właśnie, że nie można Wiktora odrobinkę przyspieszyć, ale w ogóle chciałam właśnie powiedzieć też, że Jonathan, bo jestem przyzwyczajona jakby nie było do wampyra. Raport stróża. Komisariat Policji Warszawa Śródmieście. 3 września 1905 roku. Raport. Donoszę o wzbudzającym wszelkie podejrzenia zachowaniu dwóch braci mieszkających pod numerem 2. Bracia Sochalscy, Wacław i Roch, często wracają do domu długo po zamknięciu bram, przeskakując mur. Wracają o różnych porach, więc zanim zdołam ich złapać na gorącym uczynku, są już w swoim mieszkaniu i twierdzą, że cały czas spali, a Wacław mruga na mnie swoimi kaprawymi oczami i uśmiecha się szyderczo. Maurycy Antczak, stróż kamienicy przy Bednarskiej 4. Dobra. Raport stróża. Donos na mieszkańców kamienicy zapisany koślawo na tanim papierze. Bracia Sochalcy najwyraźniej często wracają do swojego mieszkania nocą. Nie było mnie tu jeszcze. Podnieść. Zgubiona lista sprawunków do zakupienia. Bluza robocza, kurier codzienny, olej do lampy, tytoń do załatwienia. Zanieś proszę ubrania do pralni. Odbierz od pani Marlewskiej przesyłkę. Przynieś proszę kałamarz. Jest w trzeciej szufladzie od góry w białym kredensie. No dobra. Tutaj widzę, że mnie nad rzekę chyba poprowadzi. Jezus Maria, jak tu dużo rzeczy jest. O!
kwit. Dnia 12 sierpnia 1905 roku. Drogueria Sanitas, skład materiałów aptecznych oraz handel artykułów i nowości domowo-gospodarczych. Kwit. Poświadczam, że Roch Sochalski nabył lodownię pokojową, roczny abonament na lód w ilości 2 kg miesięcznie, gazę sterylizowaną w ilości 20 sztuk, za który zapłacił w zupełności. Podpisano Jan Rostocki. Well, well. Kwit. Potwierdzenie nabycia towarów opatrzone pieczątką drogerii. Roch Sochalski często używa lodu i opatrunków. Sekretna mordownia. Nielegalne walki, które odbywają się nocami na Biało-Skrobniczej 5, ściągają amatorów lania po mordach oraz uwagę policji. Bracia Zupa i Kaprawy Wacław pozostają jednak nieuchwytni. No te. Coś tutaj ja ciekawego znajdę. Myślałam, że to w stronę rzeki mnie doprowadzi. A, dobra, wiem, gdzie jestem. Okej. Okay. To nie ma już problemu. A tutaj coś w ogóle jest intrygującego? Tutaj chyba się nie zagłębiałam, wydaje mi się. A może? Nie, chyba tędy przechodziłam nawet. No. O Jezus Maria, masakra normalnie. Powodzenia z odnalezieniem się. Orientacja w terenie moja, jak zwykle, cudowna. Tutaj jeszcze na górę sobie pójdziemy i tutaj wydaje mi się, że już byłam. No, tak więc pędzimy już do miejsca, gdzie jest ten lichwiarz. Mamy 2 punkty taumaturgii w ogóle, Jezus Maria. Szybko się rozwijam, ale to dlatego właśnie, że patrzę wszędzie, gdzie tylko mogę. Czy jednak lubię. O, upyr. Czekaj chwilę, upyr. Chcę zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj jest. Dobra, ale z upyrem sobie pogadamy w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne i z innych też serii. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądź jeśli chcecie wesprzeć kanał, to link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału, a jeśli chcecie pomóc mi trochę popchnąć algorytm, to napiszcie komentarz o treści duch. Do usłyszenia, mam nadzieję, samym razem. Cześć!